Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk podczas trzeciego forum odbudowy Ukrainy w Kijowie powiedziała: Cytuję, Bez sojuszu z Polską nie będziemy w stanie wygrać wojny. Koniec cytatu. No, to te słowa wywołały. Prawdziwą burzę w wielu środowiskach, także tych, które dotychczas nawoływały do wspierania Ukrainy, pomocy finansowej, gospodarczej, a nawet militarnej, ponieważ no, pokazują, w jak trudnej sytuacji dzisiaj jest Ukraina i że bez zaangażowania wojsk kolektywnego Zachodu trudno mówić o jakimkolwiek zwycięstwie. Dzisiaj państwa tak zwanego kolektywnego zachodu po prostu zwyczajnie nie chcą się angażować bezpośrednio wojskowo, a przynajmniej nie w takiej skali jak chciałaby pani Iryna Wereszczuk. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z pewnym nawiązaniem bardzo istotnym. Z pewnym nawiązaniem do planu dziś już nieco zapomnianego Stoltenberga-Jermaka, Andrija Jermaka i Jensa Stoltenberga. Był taki rzeczywiście plan, który polegał na tym, aby zaproponować Ukrainie swego rodzaju małe NATO. Jak często publicyści komentatorzy nazywali ten, ten plan, a mianowicie takie dwustronne porozumienia polityczno-wojskowe z Ukrainą, i w tym, że właśnie planie Jermaka Stoltenberga była koncepcja stworzenia takiego sojuszu polityczno-militarnego między Polską a Ukrainą. Miały być takie kręgi. Sojusznicze, gdzie ten, naj, ten najwęższy krąg to byliby tacy najwierniejsi sojusznicy Ukrainy, gdzie w planie Jermaka Stoltenberga właśnie miała być również Polska. No i tutaj były rozważane różnego rodzaju koncepcje, łącznie z tym, aby państwa, które wchodzą w takie głębokie relacje sojusznicze z Ukrainą i miałyby potencjalnie na przykład wysłać wojsko na Ukrainę, aby te państwa. Automatycznie traciły możliwość skorzystania z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli tego traktatu NATO, który mówi o, o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że jedno państwo ma prawo oczekiwać yy, pomocy ze strony państw innych, jeżeli zostanie zaatakowane. Yy, no. Nie muszę Państwu mówić, że tego typu plan, plan Jermaka Stoltenberga i plan, no czy, jak, czy jakaś koncepcja rzucona, czy idea rzucona przez Irynę Wereszczuk jest skrajnie niekorzystna dla państwa polskiego, w pewien sposób uprzedmiatawia państwo polskie, które staje się tak naprawdę zakładnikiem ukraińskiej racji stanu i nie może być mowy na zgodę na tego typu w ogóle. Plany, koncepcje, jakiekolwiek to nie może być poważnie traktowane. No, ale niestety pani Iryna Wereszczuk jest traktowana poważnie, jak z tego wszystkiego wynika, przez czynniki decyzyjne państwa polskiego. Tutaj oczywiście można można próbować zrozumieć stanowisko wicepremier Ukrainy, która mówi o tym, że, że no bez wsparcia zachodu Ukraina sobie nie pomoże i tak, dalej, i tak dalej. ale wiemy doskonale, że te, te przyczyny, ta geneza wojny na Ukrainie jest znacznie głębsza i ona nie wynika tylko i wyłącznie z jakichś tam powiedzmy animozji narodowościowych. W Donbasie, ale to jest tak naprawdę proxy war, to jest wojna zastępcza toczona między, kolek między kolektywnym Zachodem a państwem Związkowym Rosji i Białorusi. Trzeba w takich kategoriach geopolitycznych patrzeć na, na ten konflikt, zwłaszcza już po 25 lutego bieżącego roku, kiedy dziennik amerykański dziennik New York Times opublikował szokujące informacje. Ale którym nikt nie zaprzeczył, nikt z kręgów decyzyjnych USA nikt nie zaprzeczył tym rewelacjom, że po 2014 roku na terytorium Ukrainy stworzono 12 wielkich baz wywiadowczych przez wywiady brytyjskie MI6 i amerykański CIA. No to jasno pokazuje, że Ukraina stała się zakładnikiem w rozgrywce potężnych. Potrze potężnych grac graczy na eurazjatyckiej szachownicy, że tutaj odwołam się do klasyka geostrategii. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że tego typu propozycje będą się pojawiały. Tego typu propozycje niestety trafiają na podatny grunt. Polacy. Y bardzo często kierują się emocjami. Ta, niestety także w polityce międzynarodowej widzimy te wypowiedzi, chociażby prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie, tak zwanym szczycie pokojowym w Szwajcarii, gdzie nazywał Rosję więźniem narodów, imperium, imperium kolonialnym i tak i tak dalej. Nie patrząc zupełnie na nieadekwatność tych słów do, do prawdy historycznej, do realiów, do pewnego reżimu, jakim powinien się kierować przy głowa państwa, jak powinna się kierować głowa państwa, używając terminów, które mają swoje określone znaczenie, czy w historii, czy w prawie międzynarodowym. Widzimy te wypowiedzi marszałka Sejmu nieodpowiedzialne o wgniataniu prezydenta Putina w, w ziemię. Widzimy te wypowiedzi Radosława Sikorskiego, które tak naprawdę nie wykluczają w przyszłości wysłania wojska polskiego na Ukrainę. Zresztą potwierdzone w ta wymowa słów Sikorskiego została potwierdzona przez Pawła Warońskiego, rzecznika prasowego msz -u. To wszystko niestety tworzy takie, takie dosyć, powiedziałbym, no, no ciemne chmury nad, nad państwem polskim, nad naszym bezpieczeństwem. Wiemy doskonale, że Polska nie ma absolutnie żadnego interesu, aby uczestniczyć w jakiejkolwiek wojnie. Polska nie ma żadnego interesu, aby wysyłać swoich żołnierzy poza granice naszego kraju, chyba, że byłaby to jakaś misja pokojowa błękitnych hełmów pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale to jest zupełnie inny temat. Mówimy, Polska na pewno, tu nie mówimy o misjach pokojowych, na pewno Polska nie ma żadnego, absolutnie żadnego interesu w tym, aby uczestniczyć w żadnym konflikcie zbrojnym, po żadnej zespołowości stron. To jest jakby oczywista sprawa. Polska nie jest przygotowana do żadnego konfliktu. Polska nie ma ani systemu efektywnego systemu obrony powietrznej, ani efektywnego systemu szkolenia rezerw, ani efektywnej infrastruktury ochronnej dla ludności cywilnej, schronów różnego rodzaju, zabezpieczeń na czas, na czas właśnie wojny. Polska nie ma systemu obrony cywilnej, o czym mówiły raporty najwyższej Izby Kontroli. Polska nie ma systemu zapasów niezbędnych do tego, nie ma systemu reagowania przeszkolenia ludności. No krótko. Mówiąc, Polska nie jest gotowa i nie ma przede wszystkim żadnego interesu, aby uczestniczyć w żadnej wojnie. Próba mówienia o tym, że dzisiaj Ukraina powinna wchodzić w jakiekolwiek bilateralne relacje, sojusze polityczno-militarne, no jest absolutnie sprzeczna z polskim interesem narodowym. To jest, to jest, abs to jest absurd dzisiaj. Natomiast niestety widzimy coraz, coraz większe naciski, coraz większe naciski na to, aby cudzymi rękami realizować interesy wielkich mocarstw w tej części Europy i nie, mniej, nie inaczej jest z państwem polskim, które jest bardzo mocno uzależnione, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, od mocarstw anglosaskich i to, to widać. Natomiast ja nie mam co do tego żadnych złudzeń, że Stany Zjednoczone prędzej czy później znormalizują swoje relacje z Rosją. Prędzej czy później jakiś mały bądź większy reset amerykańsko-rosyjski nastąpi, czytając chociażby prasę branżową, wypowiedzi wielu, Byłych amerykańskich dyplomatów, wysokich rangą wojskowych, specjalistów od stosunków międzynarodowych, jasno można stwierdzić, że taka Presja, taki nacisk na establishment amerykański jest wywierana, aby znormalizować relacje z Rosją, ponieważ neutralność Rosji w przypadku konfliktu amerykańsko-chińskiego jest na wagę złota dla, dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym już widzimy wypuszczanie różnego rodzaju balonów próbnych, takich chociażby jak ten niedawny artykuł, no właśnie, też New York Timesa, który pokazuje, że próbuje pokazywać, próbuje tworzyć taką narrację, że. Odrzucenie, zerwanie rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych w roku, 2022, roku w 2022 odbyło się z aktywnym udziałem decydentów państwa polskiego. Czyli, krótko mówiąc, jest tutaj taka próba przerzucenia odpowiedzialności, a przynajmniej części odpowiedzialności za tragedię Ukraińców na Polskę, że to właśnie prezydent Polski, że to dyplomaci państwa polskiego, politycy. Państwa Polskiego doprowadzili do zerwania, do, do zerwania rozmów negocjacyjnych do fiaska projektu rosyjsko-ukraińskiego traktatu pokojowego z roku 2022. No i to jest, Szanowni Państwo, niezwykle niebezpieczne, bo jeśli sobie jeszcze spojrzymy na kulisy rozmów polsko-ukraińskich z roku 2022-23, jeśli nawet Jakaś część, nawet jeżeli jedna czwarta tego, co napisał, opisał redaktor Zbigniew Parafianowicz w książce Polska na wojnie jest prawdą, to mamy do czynienia z sytuacją bardzo, ale to bardzo złą. To, to mamy sytuację, w której elity państwa polskiego są kompletnie nieprzygotowane do jakiejkolwiek większej rozgrywki geopolitycznej w tej części Europy i tego typu działania, Amerykańskie, które mają na celu właśnie przerzucenie części odpowiedzialności nie na Wielką Brytanię, a na Polskę, a przecież wiemy doskonale, że kluczową destrukcyjną rolę w zerwaniu tych rozmów negocjacyjnych między między Ukrainą a Rosją odegrał Boris Johnson, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, który w roku 2022 kilkukrotnie udawał się przecież z wizytą do Kijowa i to Boris Johnson bardzo mocno naciskał na elity w Kijowie, aby zerwać te negocjacje z Rosją, aby kontynuować walkę. Tutaj widzimy próbę przerzucenia tej odpowiedzialności na Warszawę, przerzucenia tej odpowiedzialności na decydentów polskich. No i to jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ prędzej czy później dojdzie do, do stworzenia sytuacji, w której strony konfliktu usiądą przy stoliku rozmów, ale gdzie główne decyzje będą zapadały ponad głowami państw małych i średnich. Waszyngton z Moskwą dogadają się, bo mają po prostu, porozumieją się, bo mają takie geopolityczne po prostu interesy. Natomiast tym, tym no, można powiedzieć, kozłem ofiarnym, niestety może stać się. Także Polska i to nie tylko w kontekście tego, co establishment polityczny Ukrainy będzie mówił, czy część tego establishmentu politycznego, który po przegranej wojnie no będzie starał się przerzucić sporą część odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne, a nie na przykład na oligarchów ukraińskich. Ale właśnie będzie szukał wroga za granicą, no i bardzo blisko jest zresztą Polska. Polskę bardzo łatwo będzie tutaj oskarżyć ze strony części radykalnych środowisk ukraińskich, z uwagi i na tradycje polityczne tego, tego narodu, i na te kwestie, które. Dzisiaj wypływają, jeśli chodzi o narrację takich, takich periodyków jak New York Times. Niestety Polska prowadzi bardzo złą politykę informacyjną, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie. Polska prowadzi bardzo mało małą asertywną politykę względem Ukraińs Ukrainy, jest to polityka serwilizmu, jest to polityka uległości, jest to polityka bezwarunkowego wspierania, która musi się skończyć po prostu źle. Tak się nie da prowadzić polityki realnej, tak się nie da prowadzić polityki odpowiedzialnej. Ten artykuł z New York Timesa powinien być. Pod Działać jak kubeł zimnej, lodowatej wręcz wody na rozgrzane głowy polskich publicystów, intelektualistów, polityków, wreszcie decydentów, którzy powinni zrozumieć, że wojna na Ukrainie. To nie jest nasza wojna. Polska powinna trzymać się z dala od tego konfliktu i zaprzestać wspierania militarnego Ukrainy, dążyć do tego, aby jak najszybciej ten konflikt wygasić, zakończyć, zakończyć traktatem pokojowym i aby jak najszybciej znormalizować relacje między Polską a Rosją, Polską a Białorusią, bo to także jest konieczny warunek do tego, aby zakończyć kryzys na granicy. Pamiętajmy, wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.